dzisiaj. Moi drodzy, budzimy się jako was. Are you fine? W DLC. Wita nas Citra, siostra wasa. Where am I? What the fuck is this? Jest rzeczywiście aktor głosowy was. Aj. Fight. Wasa. Zarąbiście. Oh, I know you want my approval. My love, my body, my smell, my legs. No, 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 no. Get the fuck out of my head. No. Wild as ever. But if you want to escape your mind, you'll do as I say. Okej, okay, otworzyły się drzwi, moi drodzy. You are weak. You are weak. Jest i dżungla z Far Cry'a chyba. Zobaczmy w lustro. I co my tu mamy? Każda cecha to trwałe ulepszenie. Wybierz cechę pychy i odblokuj strzykawkę. Chciwość, gniew wasa, lenistwo, zazdrość, pycha. Pierdolę umieranie, jest dziwne, nienawidzę go. Zdobądź strzykawki, które odnawiają się po pewnym czasie. Pieniądze zero, odblokuj cechę. Okej. Okay. Zatką się leczymy. Mhm. Mamy dwie strzykawki chyba, tak? Wejdź do zbrojowni, kup jakąś broń. Moi drodzy, zaczynamy DLC do Far Cry'a 6. Jesteśmy w umyśle wasa, budzimy się jako was. Citra nas, można powiedzieć, budzi. Ale najzajebistsze jest to, że mamy głos wasa, nie? Citra też ma... Citra też gra, osoba, która grała, wiadomo, w Far Cry 3. Przynajmniej tak wnioskuję po tych głosach, tak poznaję. Więc naprawdę zapowiada się zajebiste DLC. Pytanie jak długie, zobaczymy. Pewnie na kilka godzin, ale się okaże wszystko. Można ulepszyć skrzynkę, jak widzę, za jakieś tam punkty takie dziwne, miecza, czy coś w tym stylu. Ale my mamy akurat otworzyć taką, jaką jest. Okej, okay, mamy taki podstawowy pistolet, powiedzmy. Okej, okay, ulepsz skrzynię z bronią, żeby uzyskać dostęp do nowych modyfikacji. Mhm. Wyprzedane, dobra, bierzemy to. Kup i zużywaj broń, przerzuć modyfikację. Otwarta. A ciekawe, jak ulepszymy, czy wtedy będzie można to otworzyć? Ciekawe. Na razie mamy tylko broń pomocniczą. Wyczukali, się to podoba. Maczetą F. Let's begin. Alright, just gotta find the fucking knife. But if I'm gonna be digging in my mind, you might wanna close your eyes, Citra. O kurde, lepiej zamknij oczy. Wojownik Citra, poziom trudności 5. Ucieknij z umysłu wasa, zbierz trzy kawałki ostrza srebrnego smoka. Odkryj wyjątkowe miejsce i wyzwanie, dzięki którym zdobędziesz pieniądze, broń i inne przydatne przedmioty. Za każdym razem, gdy zginiesz, stracisz wszystkie tymczasowe przedmioty z ekwipunku. Okej, czyli mamy jakieś tymczasowe przedmioty. Twoja mapa jest już dostępna. Ogólnie DLC odpala się w głównym menu. Tak ogólnie mówiąc. Dobra, co my tu mamy? Poziom umysłu. Poziom umysłu musisz przejść obecny. Okej. Okay. Współpraca. Oczywiście można tutaj w trybie współpracy też sobie grać. Dziennik. Oczywiście tutaj mamy tę misję. Poziom trudności 5. Więc nie wiem, czy ja w ogóle jestem w stanie to zrobić na ten moment. Pewnie trzeba tą postać poulepszać, porobić trochę rzeczy. Można 60 broni posiadać. Okej. Okay. Mamy oczywiście te cechy. Stany z pamiętnika 7, wizje 18 i 10 hibi, czyli jakieś tam posążki na to wychodzi, są do zebrania. Tablica wyników. W nagrodę dostaje się, no można powiedzieć, strój i figurkę wasa, do podstawki pewnie, gdzie będziemy mogli sobie użyć tego. Dogłębne poznanie Rock Island. Witam u Huntleya, gdzie specjalizujemy się w przeprogramowaniu waszych uszkodzonych umysłów, tak? Byście przypomnieli sobie, co się wydarzyło w nieodległej przyszłości. Spróbujcie wszystkie pozycje z naszego menu, żeby odblokować sekretny sos. Lody Vasa Montenegro. Nasz bohater, główny bohater,
naszej pieprzonej opowieści z całą pewnością nie król piratów pragnący zagarnąć Rock Island dla siebie. Paluszki z kurczaka Citry Talugmai. Lubiana przez wszystkich wojownicza księżniczka skrywająca odrobinę pikanterii. Odpowiedź. Ta pikanteria to krwiożercze zaangażowanie w poszliwanie najsilniejszego wojownika dla jej ludu. Sałatka Jasona Brodiego. Nikt nie lubi sałatek i nikt nie lubi Jasona. Przygłupi turysta, który wtrącił się do walki, której nie rozumiał. Zmanipulowany przez kobietę będącą poza jego zasięgiem. Księżycowe skały. Dra. Aleka Ernharda. Bardzo miły doktor o wyjątkowo szczodrym usposobieniu, szczególnie w przypadku halucynogenów. Półmisek Rakiat. Piraci, zeloci, wyznawcy przepowiedni Rakiat byli armią Citry, a Rock Island zawsze należał. Należał. A Rock Islands? Zawsze należały do nich. O, dobra, mamy to. Nothing better than stopping the action and curling up with a big chunk of words. Okej, tu już możemy wyjść stąd. Spoko. A tutaj? Też wychodzimy. Dobra. Tutaj dzisiaj wychodzimy na zewnątrz. Jesteśmy ogólnie, troszkę wygląda to na jakąś bazę. Ło, patrzcie to, jak to fajnie wygląda. No muszę przyznać, że robi wrażenie. Ten początek przynajmniej. No zobaczymy, jak się gierka teraz rozkręci i to całe DLC. Wygląda to na tą wyspę, gdzie był Vaz właśnie, i ta jego siedziba. Wiem, jak to działa. To później będzie miało znaczenie. Czyli możliwe, że to będzie wyjście z tego świata, powiedzmy. Te wielkie drzwi z okiem. Zobaczmy, mamy tu kolejną notatkę. Nostalgiczna podróż po Rock Island. Przewodnik po tych irytujących głosach w twojej głowie. Musisz dorwać je wszystkie i uniknąć pozwu. Przystanek pierwszy. Ta klatka, w której trzymaliśmy więźniów. Czy zgubiliśmy klucz? Przystanek drugi. Rozmowa z olbrzymią Citrą, ale na którym to było urwisku. Przystanek trzeci. Uwielbiałem budować zamki z piasku, ale zgubiłem wszystkie wiadra. Przystanek czwarty. Malowniczy widok na dom doktorka. Po meskalinie zawsze pięknie wygląda. Przystanek piąty. Mieliśmy kiedyś drugi statek, ale zniszczyło go lawa. A może magma? Nie wiem, jaka jest różnica. Przystanek szósty. Citra zabierała mnie na ryby. Na tych starych łodziach miałem wrażenie, że latamy. Przystanek siódmy. Ta wyspa była nasza. Citra twierdziła, że nawet ruiny należały do nas. Przystanek ósmy. Ona przejęła lasy. Przekazywaliśmy sobie listy przez skrytki w wydrożonych drzewach. Przystanek dziewiąty. Oczywiście turyści kradli, więc musieliśmy przykładnie karać złodziei. Przystanek dziesiąty. Citra była czarodziejką. Potrafiła nawet sprawić umysłem, że kamienie unosiły się w powietrzu. Im więcej piszę, tym mniej we mnie pewności co do wyspy. Ale ja i Citra mamy parę spraw do wyprostowania, prawda? Cool, a wall of text. How exciting. Ekscytujące, no stare, no to jest historia, panie. Poznajemy historię. Okej, okay, mamy jakieś kilka tutaj, powiedzmy, lokacji. Obozowisko, nie ma ich w domu. Coś w tym miejscu mówi mi, że to mój bilet do wydostania się stąd, ale nie wiem, kurwa, jak mam to zrobić. Okej, okay, czyli mamy agresywnie, jak to na Wasa przystało. On się nie patyczkował. I to wiemy akurat. Co my tu mamy? Wygląda jak miejsce, gdzie później będziemy musieli się obronić. Powieszeni piraci ogólnie. No dobra, mamy tu jeszcze jakiś budynek, ale do niego za bardzo chyba nie wejdę. Okej, okay. Tam jest oczywiście lustro, ale tu jeszcze coś jest. Mamy jakąś skrzynkę, zobaczmy, co to jest. Pieniądze, amunicja, jest strzykawka. Gromadź pieniądze, likwidując wrogów, otwierając skrzynię, realizując wyzwanie. Wydawaj pieniądze w zbrojownię na broni, sprzęt i przy lustrze na trwałe cechy. Okej, czyli będziemy mogli ulepszać sobie tą postać. I mogę wykorzystać się czarną. Coś jak polityk, no w sumie. Masz kasę, bawisz się i tyle w sumie. No muszę przyznać, że fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie. Fajny klimacik się zapowiada. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj ten duży budynek. Ja tu coś znajdę w ogóle. Co to? Jakiś dźwięk coś tu wydaje chyba. Nie wiem. To by wydawało coś tutaj dźwięk.
Pytanie tylko, gdzie to jest? Tak, coś ewidentnie wydaje dźwięki, ale nie wiem, o co kaman. Dobra. To co, musimy się porozglądać chyba tutaj po okolicy. Patrzcie. Rekiny w ogóle pływają w powietrzu. Mamy magmę, czy tam lawę, jak zwał, tak zwał. Ten cały wybuch był, oczywiście. I możemy iść gdzieś tutaj, zwiedzać okolice. Jason! Jason, the distracting sound of rot inside. Jest wielki miecz. I'm gonna enjoy killing you, Hermano. Z przyjemnością się zabiję, Hermano. Brzmi jak obietnica troszkę, nie? Sitcher told me if I make your life a living hell, she'll give me anything I want. Anything. You understand, I mean, it's how she controls you, right? Oh, I'm gonna see you soon and I'll let you know how I feel. Okej, mamy skrzyneczkę kolejną. Kolejne pieniążki. I mamy małe rozwidlenie. Co tu jest w ogóle? Poziom trudności 4, próba. Okej, mamy tu jakąś próbę, na to wychodzi. Tu się jest lawa i tu są w ogóle NPC-ty jakieś. Rozmawiający wróg. Oni mnie zauważą. Tak, zauważą mnie. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda tutaj z okolicy. Latające rekiny, tam jest ten obóz. Spróbujmy wejść im troszkę na plecy. Okej, to jest kolejna jakaś skrzynka. Na razie nie wiadomo, no wiemy, że mamy uzbierać te elementy, tak? Te fragmenty miecza. Ale tak w sumie chodzimy sobie i... no nie wiem. Dobra, zobaczymy. I don't think they want my autograph. Nie przyszli raczej tu po mój autograf, no właśnie. Co to jest w ogóle? Pieniądze, tak? Podłącz zasilanie. Znaczne zwiększenie maksymalnego poziomu wytrzymałości. Biorę. Moc to wzmocnienie pasywne, które zwiększa twoje zdolności po śmierci, tracisz całą moc. Można je znaleźć w skrzyniach przy zlikwidowanych wrogach albo kupić w zbrojowni. Moca można używać albo sprzedać ją za pieniądze. Zobacz używaną moc. Ok. Zobaczmy. Ok, mamy tutaj jakieś moce. Wybierz gniazdo. Za 200 pieniędzy możemy sobie odblokować kolejne miejsce. Ok. I aktualnie mogę mieć jedną moc. Dobrze, 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 dobrze. O. I z nich też oczywiście wypadają pieniądze. Ok. Aha, i tu też wypadło, patrzcie, serduszko z tego jakieś. Co kola oka, zdawanie znacznie większe obrony wrogom oddalone co na 50 metrów. Sprzedaj. Odblokujmy sobie miejsce. Kolejne już kosztuje 500, okej. No i zobaczmy, co jest tutaj. Tu jest jakaś świątynia, a może znajdziemy fragment tego miecza chociaż, albo coś. Myślę, że to była ta ścieżka, którą mogłem tu iść normalnie. No, moi drodzy, musimy eksplorować. Zobaczymy. Coś tu ewidentnie jest. Wyzwania zbrojowni. Przechodź wyzwania zbrojowni, by odblokowywać nową broń i powiązane z nią skrzynię z bronią. Gdy zdobędziesz jakąś broń, skrzynia z bronią zostanie trwale odblokowana w twojej zbrojowni. Okej, okay, spoko. A jak zginę, to tracę broń? Rozpocznij wyzwanie zbrojowni granatnik. No jasne, że tak. Mamy skrzynkę. Na razie nie jest jakoś zbyt trudno.
Dobra. O. Trzeba uważać na pewno. Dobra. 22 osoby są do zabicia tutaj ogólnie. Dobra, trochę biją skubańce. Gdzie oni nawalają tym granatnikiem? Kto? Dobra, siedzi. On chyba granatnikiem nawalał, mi się wydaje. Dobra. Nie mam już niestety leczenia, muszę... Bardzo ostrożnie do tego podejść. Nie wiem, czy się nie rzuciłem trochę za... na trudne... za trudne... wyzwanie chyba to jest, mi się wydaje. Jak na ten moment gry. Aj tam. Niestety umarłem. Chyba niektóre misje są na razie za trudne dla mnie. Muszę znaleźć ścieżkę, którą powinienem podążyć na sam początek gry. Za dużo sobie chyba wybrałem na głowę. Chcę spróbować ponownie. Ucieczki. Nie żyję. Okej. Co w takim wypadku, jak zginiemy? Okej. Czyli nie mam wtedy nic przy sobie, jak zginę. Mamy wolne gniazda. I na nowo muszę sobie wziąć oczywiście broń, na to wychodzi. Okej. Okay. Poświęcić stracić wszystkie tymczasowe elementy ekwipunku, moc broni, większość pieniędzy, zachować wszystkie trwałe cechy odblokowane z księgą z bronią, ulepszenia broń i miejsce na pasek mocy. Okej. Okay. Czyli to, że odblokowałem, to nie zostało, spoko. No dobra, no to co, musimy się porozglądać, znaleźć jakąś ścieżkę, którą powinienem się udać. No to mamy więź pamięci, tu jest wytrzymałość, tu są ogólnie trudne misje, bo tam jest ten granatnik do zdobycia. No to pójdziemy teraz troszkę inną ścieżką. Man, whatever I took must be some next level shit. I cannot fucking remember a thing. Ucieknie z umysłu Wasa. Zobaczmy tutaj, może coś będzie łatwiejszego gdzieś indziej. Po prostu. Are you fans? Do you come in peace? Co mogę po cichu i zabijać? Crime pays. Now let's go buy something from that mirror thing. Oh, sorry, my hand slipped. Czy możemy po cichu eliminować? Więc? Dobra, zobaczmy, jaki to jest poziom w ogóle. Na 3. No, tu już jest bardziej prawdopodobne, że się uda. Ale też nie będę ryzykował. Poszukajmy jakiegoś łatwiejszego miejsca, jakiegoś łatwiejszego wyzwania może. Coś w tym stylu. Pójdziemy sobie po prostu tutaj dalej w górę. Próba Citry przetrwanie. To jest też wysoki poziom. Dobra, to odbijemy może w prawo. Wszędzie są, kurczę, wrogowie. Nie bardzo wiem, gdzie ja mam się udać, kurczę. Wiemy, co mamy zrobić, tak? Ale... trzeba troszkę po okolicy chyba pobiegać i się porozglądać. Tu są też kolejne jakieś skrzyneczki do zebrania.
Mamy jakieś dziwne miejsce. Możemy gdzieś tu wejść do góry po lianach. Nie wiem, co to jest w ogóle za miejscowa. Ja w ogóle powinienem tu być, no ale dobra, no. Ja nam nie zabrania, możemy latać wszędzie praktycznie, próbować wszystkiego i wyzwań trudniejszych, łatwiejszych. Nie mamy jakiejś blokady, no jedynie to, że no, nam się raczej nie uda to trudniejsze wyzwanie i tyle. Oho. Mamy Vasa. Family is the trunk. And we are but the limbs. You slice off the stump. You choke up the gains. Vas. My warrior. First time I ever killed was from my sister. Pull the trigger, Vas. Do it. For me. Wow. Sad little boy. Always so disobedient. You were never what I needed. Sorry, Zapsa. What I wanted. Get away from me. Find me, Vas. Prove me wrong. Dobra, mamy wizję. Sorry za ten, ale pies jak zawsze kurde musi się kręcić. Chciał wyjść, nagle nie chce wyjść. Więź pamięci, okej, okay. Jedynka. Rozumiem, że powinien chyba po kolei takie punkty chodzić właśnie od jedynki i tak dalej. Kolejno, nie? Chyba. Te drzwi są gdzieś tutaj niby. Tylko, że nie umiem się wspinać. To jest gdzieś tam na dole. I tam jeszcze jest skrzynka. Dobra, mieliśmy jakąś wizję z Vasem i siostrą. No co jest z tym psem? No od czego ty chcesz? No sam nie wie czego chce. Właśnie to jest to, nagrywanie, a pies sobie postanowi, że będzie się kręcił. Jak pies siedzi, śpi, i to oczywiście nie, akurat nie nagrywam, no. A jak zacznę nagrywać, to zawsze wszystko przeszkadzać musi, no. No chyba każdy to tak ma, co? Dobra, lecimy z tematem, moi drodzy. Przeczytaj to i zgiń. Droga Citro, gdy na ciebie patrzę, prawie chcę zrezygnować z walki. Prawie chcę puścić karki moich wrogów. Przestać obserwować, jak krew odpływa im z twarzy, gdy nie. A chuj z tym, to jest do niczego, nie tak. Droga Citro. Kocham cię od kiedy byliśmy dziećmi. Nigdy tego nie powiedziałem, bo sam nie wiem. Uważałem, że byłaby to oznaka słabości. Zamiast tego zabijałem każdego, kto wchodził nam w drogę. A raczej każdego, kto wchodził mi w drogę. Jak te przygłupy, które do nas podjechały i te zesrane psy. Pamiętasz ich w świątyni? Oni po prostu... Możesz się skupić? Was? Jeszcze raz. Droga Citro. Kochanie, jestem ze sobą świetnie. Zanurzmy się w tej pościeli, jak moje ostrze... Ostrze zanurzają się w sercach tych przygłupów, którym się wydaje, że na ciebie zasługują. Chcę cię poczuć tak, jak czuję ich krew płynącą na moje rany. O, chyba robi się za gorący, za ostro. Spróbuję jeszcze raz. Droga Citro. Nie wiem, czy chcecie poślubić, czy zabić. Może się przekonajmy. Beautiful, beautiful. The grammar, not so good, but... Coś pięknego. Jeszcze was to oczywiście komentuje, nie? Świątynia Citry, moi drodzy. Proszę bardzo. I tu jest chyba fragment tego ostrza srebrnego smoka. Tak. Czyli tam jest to wejście do świątyni. Czyli to też jest raczej miejsce... Nie na ten moment gry. No dobra. Możemy też sobie zaznaczyć punkt orientacyjny i nasz bohater nas tam prowadzi wtedy. Zobaczmy. Jeszcze była ta skrzynka na dole. Może uda się tam jakoś do niej. Nie, i zginę. Okay, I'm gonna press the reset button.
Sorry was, bo ci robię krzywdę. And over and over and over and over. I to szaleństwo cały czas nieskończone. Dobra, dawaj broń. Dobra, czy tam idziemy do świątyni Cintry? A skrzynie się resetują? Dobrze widziałem? Możemy jeszcze iść tutaj, gdzieś w lewy górny róg. Przejdźmy się może tutaj właśnie troszkę w okolice. Może w końcu trafię na drugą ścieżkę. Rakiat power! Gin. O, ci ze świątyni biegną chyba. Jakieś dymy zostawiają po sobie. Ej, zaraz ginę. Ale oni mocno, tu wszystko tak mocno napierdziela. Wszystko jest strasznie mocne. Mamy trochę kasy i tu jeszcze ktoś biega. Eliminuj. Dobra. Tu pilnowali skrzynki z kasą. Okej, też lekarstwa wpadają z tych skrzynek. Oj, mamy moc. Dobra, co tu mamy? Zbieracz amunicji specjalnej. Zdobywanie dodatkowej amunicji do broni specjalnej. No na razie nie mam broni specjalnej, więc to opelimy. Trzeba inwestować też w te skrzynki z broniami, chyba mi się wydaje. To też ma jakiś sens. Najgorzej jak my zginiemy, to wtedy ja chyba tracę nawet kasę, mi się wydaje. Nie jestem do końca właśnie pewien tego. Będzie z pełną tych skrzynek. Ło, co to za zwierzę jakieś tu łazi? Jakiś krokodyl. Guapo, you don't look so good. Guapo? What the fuck was that? All of these dark emotions swirling around. All of them creating this chaos. Danger. Good times. Patrz, jest dom chyba doktora Earnharda. Próba bólu, poziom trudności. Kurde, wszystko jest strasznie trudne na wysokim poziomie. Może zaryzykujemy tamtą misję z Uzi? Schowali się za kamień. I co z tym domkiem doktora Earnharda? W ogóle fajnie, bo zobaczcie, teraz to jest na wodzie, nie? A to wiadomo, że to było gdzieś wysoko na górce. Punkt równowagi, poziom trudności 2. O. Man, this guy's shit was so strong. Jest na zielono, moi drodzy, więc... Myślę, że jest to coś, co moglibyśmy spróbować zrobić. Obadać przynajmniej, cokolwiek zrobimy przynajmniej w tym odcinku, bo póki co było na zasadzie takiej, że ja sobie tylko biegam, strzelam. Oho, coś mi gryzie chyba po tyłku. Jest pan doktorek, zamknięte z drugiej strony. Mogę wejść tu po linie? Nie. I tu też pewnie będzie zamknięte, co? Myślę, że tak. Może muszę jakieś grzybki spróbować umieść.
Oh, I have to put something here, right? Very nice design, by the way, this place. My mind is very leading. Okej, okay, czyli musimy mieć jakieś maszrumy, żeby wejść do jego obozu. Do jego obozu, do jego domu. Empty. Musimy umieścić tutaj grzyby prawdopodobnie różne, różnego rodzaju. Czyli na ten moment chyba nic nie zrobię. Boże, mogę wejść do tego domu. Zaraz mi się postać utopi. Szybko, szybko, szybko. Oddech złap. Spróbujemy jeszcze raz. Tu są drzwi. Uff. Tym samym chyba otworzyłem na dole. Tak, patrzcie to. I w ten sposób pod wodą jakby otwieramy. Fucking finally! Dobra, jesteśmy w środku, co najważniejsze. I mamy chyba tabletki tej jego. Nice. Narkotyki. The little devils. Mamy też notatkę. Coś się odblokowało. Drogi pamiętniku, wiesz, że zawsze miałem słabość do doktora E. Jeden jest kompi dragów i ma piękne, czyste ręce. Dziwacznie czyste, ale tym razem pamiętniku naprawdę przeszedł samego siebie. Posłuchaj tego. Przyszedłem do niego do domu, a on dmuchnął mi w twarz chmurą dymu, który pachniał jak jaśmin i odbyt tygrysa, jasne. Myślałem, że oślepę, ale kiedy zaczęła grać muzyka, miałem to w dupie. Doktor E obił ściany miękkimi poduchami, dzięki temu stoczyliśmy naprawdę zawzięty, wręcz metafizyczny pojedynek zapaśniczy. Parę sztorchnięć później przeniknąłem przez podłogę do piwnicy. Potem ta szturnięta starucha namalowała mi na ramieniu jakieś znaki i powiedziała, żebym poczuł rekina. Citrę, moją matkę oraz samolot ze śmigłem i otwartą kabiną. Chyba mnie napiętnował, gdy płakałem leżąc w pozycji płodowej, a potem zacząłem w wymiarze astralnym walkę z jebaną złotą mangustą. Albo czymś takim i przeszedłem na werandę jego domu. Nieważne, a to mocne gówno, które okrążyło w moich żyłach, chyba wszystko wyparowało. Jestem kurwa zdrowy, nadal nie czuję żadnych zapachów i mam niesamowitą chęć na napój pomarańczowy, ale poza tym jestem całkiem zdrowy. Beautiful. The grammar, not so good, but... Gramatyka spoko. Dobra, są kolejne proszki. All right. Thank God. I thought I'd lost in the river. To jest ten pokoik chyba, co on trzymał tutaj Daisy. No dobra. Po domu Earnharda zawsze walały się jego rzeczy. Dobra, tylko pytanie, co z tymi jednymi jeszcze dragami? Brakuje mi jednego draga. Okej, okay, mamy tutaj pod wodą. Excellent. Bring them back now. No dobra, ale czy tu pod wodą też jest wejście na wyższy poziom, jakby na piętro, czy nie bardzo? Jest wejście na piętro chyba też. Ale nic tu nie ma pod wodą, dobra. Tylko tam w tym głównym pomieszczeniu były tabletki, które potrzebowałem. Mamy wszystkie trzy narkotyki. Musimy je teraz chyba umieścić w tych jego miskach śmiesznych. Okej, okay, mamy wybór. Zwiększenie szybkości ruchu, gdy broń jest schowana. Zabawanie pieniędzy, zabijanie wrogów przy użyciu eliminacji. Nieznaczne zwiększenie odporności zwykłą amunicją. To brzmi fajnie. Love me.
me. No, say I love me. Mm-hmm. Oh, fuck you. Fuck me, motherfucker. You're never gonna learn, you piece of shit. Szpun, 2.18, patrzcie to. Like shadows in the cave. No i to by było tyle, doktor Enhan. Punkt równowagi ukończono. Jest to tak zwane wariactwo. Okej. Okay. I mamy teraz na zielono to, czyli to jest ukończone przeze mnie. No dobra, moi drodzy, no tu są kolejne, ale są trudne. Ewentualnie zaryzykowałbym jeszcze tutaj to miejsce. Szkoda, że się nie mogę przenosić do tych niektórych miejsc. Ja tu muszę, kurczę, biegać. Można by było tą broń, kurczę, spróbować odblokować. Ale też pochodzić tutaj po plaży. Ogólnie odcinki z DLC myślę będą troszkę dłuższe, no bo jednak tutaj trzeba na początku trochę pobiegać chyba i ogarnąć. No wam chyba nie będzie to przeszkadzało, że będą dłuższe odcinki. Zresztą dużo, za dużo osób tego nie ogląda. Więc sobie mogę w sumie dłuższe odcinki nagrywać, czemu nie? Ale miło jak to się ogląda. Dodatkowa amunicja do broni, w sumie spoko. Ale przydałaby się lepsza broń i to jest fakt. Próby to trudne wezwanie, za które można zdobyć cenne nagrody. Otrzymasz moc ciągle na nogach, która uratuje cię od śmierci. No tak, tylko że ta próba jest dosyć trudna. Nie wiem, czy to jest, nie jest raczej na mój poziom. Więc... Czekajcie, a tutaj jak pójdę dalej plażą... Może znajdziemy coś łatwiejszego do zrobienia. Znowu jest ten rekinek śmieszny. Rekinek, boże, aligator. No, come on. No, gdzie ten skubaniec uciekł? Te łódki w powietrzu. Taka psychodela lekka, bym powiedział. Ciul psychodela tu jest. Ale no to jest właśnie to, bo to jest coś mu w umyśle. Można powiedzieć, Vasa. Coś więcej? Nie. Nic więcej nie wypadło z tego. Dobra, na razie się czuję strasznie zagubiony w tym DLC, wam powiem szczerze. Ale na to wychodzi, że musimy... tą postać wzmocnić na ten moment. Okej, okay, tu mamy jakieś drzwi, tylko że to jest, są drzwi z numerem 2, więc rozumiem, że raczej powinienem, żeby poznać w miarę logicznie tę historię, chodzić po kolei. Tak mi się wydaje. Na ten moment raczej tu sobie odpuszczę, ale zobaczę tutaj jeszcze, co tu jest. Aha, skrzynka i dwóch wrogów, dobra. Mamy jakiś tam skok na dół. Co to jest to? What the fuck is that? What is that? I think our dead friend dropped something. Okej, okay, to usuniemy. Mamy sporo kasy. O, patrzcie, jest figurka, jedna z figurek. Hello. A czemu tylko głowę zabrałem? Chibi. Chibi, dowiedz się więcej, zobaczmy. Chibi numer 6 mamy w tym wypadku, okej. Okay. Strona z pamiętnika, mamy oczywiście tę stronę, którą wam czytałem. Widzę, że nie po kolei idę, bo tak widzę, dostałem taką wizję, dosyć dalekie wizje widzę dostałem. No bo jesteśmy wpuszczeni, można powiedzieć tak, o nie, wiecie o co chodzi. Więc po prostu trzeba próbować i badać miejscówki i tyle no. I
I tu jeszcze coś mamy, patrzcie. Jeszcze tu jakieś serduszko z mocą. Znaczne zmniejszenie hałasu ruchu w czasie sprintu. Podłącz zasilanie. W nowe gniazdo. Dobra, cichy sprint. To może być przydatny perk w sumie. Dobra, wróćmy do tutaj do głównej drogi. I tak się teraz zastanawiam. Tu są drzwi number 2. Mogliśmy jeszcze iść tutaj gdzieś do góry na te rejony i tu jeszcze po prawej stronie mamy jakieś rejony. Zaryzykuję, kurczę, zdobycie tej broni. I zobaczymy jeszcze w obozie, czy ja za pieniążki mogę też kupować te skrzynki. Tam z tego co wiem, to można chyba ulepszać, ale pytanie... Trzeba obadać po prostu, obadać, posprawdzać co jak i o co kamam. To przynajmniej będziemy wiedzieć. Dobra, kolejni wrogowie i trochę kasy. Damy się więc do obozu i zobaczymy, czy mogę takie skrzynki kupować z bronią, czy one się odblokowują właśnie w tych próbach całych. Bo i tak to jest po drodze, ten nasz obozik powiedzmy. I myślę, że takie 40-minutowe odcinki będą spoko. Może nic konkretnego nie zrobiliśmy w tym pierwszym odcinku, no ale zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczmy bronię. Ja mogę sobie... Aha, ulepszanie tylko skrzyni jest. Nie mogę jakby kupić skrzynki. No dobra, ale zobaczmy, co da mi ulepszenie skrzynki. Skradanie się, okej. Okay. Celownik krótkiego zasięgu, modyfikacja. Kup i używaj broń. Aha, po ulepszeniu będzie można kupić tę samą broń z dodatkowymi modyfikacjami. Modyfikacją. I kolejne ulepszenie, patrzcie. Dodało szansa na leczenie przy zadaniu obrażeń. Okej. Okay. Czyli na takiej zasadzie ulepszamy. I można osiągnąć chyba jakiś tam większy poziom danej broni. Okej. Okej, warto myślę ulepszać te bronie w takim wypadku. No teraz mamy celowniczek, przynajmniej chociaż tyle. A więc zaryzykowałbym nawet jeszcze sobie tutaj zdobycie tej broni nowej. Ona pewnie będzie jako też ta broń, albo będę mógł pistolet, albo te Uzi pewnie nosić. To jest jako broń poboczna prawdopodobnie będzie liczone. Skrzynki widzę się respią po prostu, cały czas mamy te skrzynki i jak zginę to znowu są one możliwe do otworzenia. Więc można sobie jakby pofarmić prawdopodobnie pieniążki właśnie na ulepszenia. Patrzcie, teraz już na hita załatwiłem postać. Dobra, sorry piesku, ale atakujesz mnie, więc nie mam wyjścia. I tu z wroga jeszcze coś wyleciało, zobaczmy. Rosyjska ruletka, zmniejszenie szybkości przeładowania po zabójstwie strzałem w głowę. Tyle, to by było spoko w sumie. Zdobywali dodatkowe amunicje do broni. Może zamiast tego sobie odpalę to. Losowe, bo losowe. No spróbujmy wyzwanie zrobić w takim wypadku. Może nam się uda. Dobra. Ile mam 10 wrogów zabić? No to nie jest jakieś...
skomplikowane. To po prostu uważać, żeby nie zginąć. Dobra. Leczmy się. Dobra. Okej, okay, udało się, ale jestem praktycznie martwy. Okej, everybody is dead. Can I get my new gun? Do I get my toy? Przydałoby się leczenie. Okej, okay, po jakimś czasie widzę, chyba dostaję. Aha, uleczył mi się, okej. Okay. Czy mogę też ewentualnie poczekać i mi się postać ulepszy? Skrzynia z pistoletem automatycznym, zbrojowy, nie? Did you get this for me? It's the thought that counts, but I'll take it anyway. Okej, okay, mamy zrobione w takim wypadku to wyzwanko. No i co, udamy się do tej więzi. Numer jeden na to wychodzi. Obadać to, ale to, moi drodzy, w kolejnym odcinku już. W pierwszym, powiedzmy, zaznajomiliśmy się troszkę tutaj, jak to wygląda, o co tu kaman. I będziemy próbować to rozkminiać. I działać w tym DLC. Postaram się wam pokazać wszystko, będziemy starać się wszystko zbierać i robić. I będę wam to pokazywał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do kolejnego odcineczka. Hej!